Witamy z pierwszego konwentu MMA, jest z nami Kamil Waluś, witamy. Cześć, witam wszystkich. Pierwsze pytanie, może jak Ci się tutaj podoba dzisiaj, czy impreza się udała Twoim zdaniem? Myślę, że tak. Nawet sporo ludzi, fajnie to rozwiązane, jest płynność, jak najbardziej fajnie. Co dalej z Twoją karierą zawodniczą? Kiedy możemy się Ciebie spodziewać na ringach KSW? Bo zakładam, że kolejna walka to przecież będzie dla Federacji KSW. Znaczy nie, ja właśnie chciałem ogłosić, że skończyłem karierę MMA. Nie no, świruję, żartuję. Technika, tak? Technika, duże braki. Muszę dużo jeszcze potrenować i w tym roku zawalczę, ale tak pod koniec. Czyli rozumiem, że teraz skupiasz się na właśnie, na czym? Co chcesz poprawić w swoich umiejętnościach? Wszystko, bo we wszystkim są braki. Szczególnie sylwetka, chcę zbić wagi, przemodelować to, ten cały zwisający tłuszcz. No i technika, parter, zapasy, stójka, we wszystkim braki są. Rozmawialiśmy bezpośrednio po Twojej walce na KSW, po pokonaniu Kamila Bazylaka. Teraz już minęło trochę czasu i tak na chłodno coś powiedział o tej walce. Jak widziałeś, oglądałeś ją pewnie, jak wyszła, więc powiedz coś na ten temat. No tak, oglądałem. No co, trochę za długo trwała, dużo moich błędów. Na końcu zabrakło mi takiej zimnej krwi, żeby włożyć trochę silniejszych ciosów, żeby bardziej poczuł tą przegraną. Trochę ubycia zabrakło i tyle. A jak ocenisz w ogóle umiejętności Kamila Bazylaka, bo duża część środowiska wypowiada się o nim w ten sposób, że no zrobił dużo szumu przed walką, a później nie pokazał nic. Czy myślisz, że to była rzeczywiście kontuzja, czy gdyby nie, to mógłby coś pokazać? Zacznijmy od tego, że on nie umiał się poruszać po tym ringu. No, jak chodził w lewo czy w prawo, krzyżował nogi. Także myślę, żeby nic nie pokazał, tak czy inaczej z tym zawodnikiem bym sobie poradził prędzej czy później, w ten czy w jakiś inny sposób bym to wygrał. No wygrałem, no, nie chcę do tego wracać, chcę iść do przodu. Dla mnie to było tylko przetarcie się, jestem ambitny, chcę mocniejszego rywala i na pewno takiego dostanę. Czy cały czas przygotowujesz się tylko w Copacabanie, czy jeszcze gdzieś indziej? Czy masz jakieś obozy wyjazdowe w planie? Ćwiczę w Copacabanie dalej. Teraz zacząłem ćwiczyć u Pawła na Stuli z chłopakami. Ciężko tam jest, ale bardzo sobie chwalę. Do Marcina Różalskiego będę chciał pojechać. Na pewno zaliczy się obóz KSW. W sierpniu też jest z Jurasem obóz w Łebie, też bym chciał tam pojechać. No i Zakopane, bo w zimę zrobiłem tam mega robotę i teraz też chcę chociaż na tydzień czasu pobiegać po tych górach. No dobrze Kamil, dzięki za wywiad i do zobaczenia po kolejnej walce lub na jakiejś imprezie związanej z MMA. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.